Zaczynamy DNA Rynków, czyli program o tym, co istotne dla giełd, gospodarek i dla Twoich pieniędzy w ciągu kilkunastu najbliższych minut dowiesz się, co wydarzyło się na rynkach i gdzie można było solidnie zarobić, a także dowiesz się, co wydarzy się w tym tygodniu i co trzeba absolutnie wiedzieć, aby nie stracić, aby dobrze inwestować. O tym wszystkim w tym programie. Ja nazywam się Paweł Cymcyk i zapraszam na DNA, a DNA to oczywiście za każdym razem dane tygodnia. To najważniejsze wydarzenia, które już za nami i które przed nami. I aktywni widzowie, bo w drugiej części programu śmiało mogą Państwo zadawać pytania i na te pytania będą odpowiedzi, będą też odpowiedzi na pytania, które padały najczęściej w ostatnim tygodniu, ale te w drugiej części programu. Na początek zajmijmy się tą pierwszą częścią, czyli dokładnie tym odcinkiem DNA rynku, w tym kalendarium i tym odcinkiem, który nosi tytuł, to już niedaleko. Koniec już jest niedaleko. Jaki koniec? No oczywiście koniec roku już jest niedaleko. Mamy solidną przecenę na ropie, mamy solidną przecenę w Grecji, a więc być może już niedaleko mamy do czynienia z dnem na jednym i drugim rynku. Do tego wszystkiego ropa strasznie w dół, rubel strasznie w górę, jeżeli chodzi o jego utratę wartości, no a do tego mamy jeszcze solidnie spadającą rosyjską giełdę. Dużo się dzieje i dużo pieniędzy pojawiło się na rynku w ostatnim tygodniu, co co w konkretach? Dokładnie o tym w tej chwili. W ostatnim tygodniu mówiliśmy, że będą najważniejsze dane makroekonomiczne przede wszystkim ze Stanów Zjednoczonych. I tam będą amerykańscy konsumenci. I właśnie w ciągu ostatniego tygodnia dowiedzieliśmy się, że sprzedaż w Stanach, dokładnie to ile Amerykanie kupują, jest na plusie. I to solidnym plusie, bo to jest ponad 5% wzrostu tej konsumpcji. A kiedy Amerykanie kupują, kiedy sprzedaż rośnie, no to i amerykański rynek i amerykańska gospodarka powinny trzymać się do. Dobrze, na razie amerykańskie zakupy. Coraz większe, więc jeżeli chodzi o Amerykę, to sytuacja wygląda nieźle w ostatnim tygodniu, a w Europie, a w Europie trochę bardziej spokojnie. Druga runda pożyczek w Europejskim Banku Centralnym. Mówiliśmy o tym w ostatnim odcinku DNA rynków, mówiliśmy o takim magicznym skrócie TLTRO, gdzie była druga runda takich pożyczek, czyli druga runda drukowanych świeżo pieniędzy i euro. Ile się wydrukowało? Ano konkretnie 100. 30 miliardów euro, no niby dużo, ale w praktyce to dużo, dużo mniej niż się spodziewano. Miało być około 170, może nawet liczyli niektórzy na 200 miliardów euro, że tyle pieniędzy będą chciały europejskie banki komercyjne, a tymczasem dużo, dużo mniej można powiedzieć, 130 miliardów na waciki. Nic specjalnie to dla europejskiej gospodarki w tej chwili nie oznacza, bo to po prostu małe pieniądze. Tyle tylko, że to przybliża Europejski Bank Centralny do drukowania ilościowego, czyli do tak zwanego QE, które już pewnie w styczniu, lutym w 2015 roku będzie. Ogłoszone przez Europejski Bank Centralny. A więc Europa trochę wolniej, trochę spokojniej. A gdzie jeszcze było trochę spokojniej, też w ostatnim tygodniu dowiedzieliśmy się, jak wyglądała chińska produkcja w ostatnim miesiącu. I ta chińska produkcja, no, też takie, można powiedzieć, skośno oczy, skośno okie, smutne oczy, bo chińska produkcja trochę w dół. Tu każdy kolejny słupek to PKB chińskie, każda kolejna kropka na czerwonej linii to chińska produkcja. I chińska produkcja spada, no, można powiedzieć, spada jedynie. Dynamika, bo to zaledwie 7,2% na plusie, a więc jest dobrze, bo rośnie, ale nie tak dobrze, jakby wszyscy chcieli. Niestety widać, że w skali ostatnich lat PKB, czyli te niebieskie słupki bardzo dobrze podążają za niebieską, za czerwoną linią. No i teraz też widać, że chiński PKB w kolejnych e, kwartałach może być po prostu trochę niżej niż te 7,37%, 7, 7%, a więc Chiny niby nie najlepiej z produkcją, ale dużo lepiej z eksportem. Proszę zobaczyć, jak wygląda bilans handlowy Chin w ostatnich latach i teraz, dokładnie w ostatnim miesiącu, ten chiński bilans handlowy, czyli różnica pomiędzy tym, ile Chińczycy wysłali za granicę, a ile sprowadzili z zagranicy, jest rekordowa w miesiąc 55 miliardów dolarów na plusie. No i to jest już solidny wynik, a więc widać, że jeżeli chodzi o wysyłanie i o produkowanie na potrzeby zewnętrzne, Chiny trzymają się bardzo, bardzo bardzo dobrze, Czyli chiński bilans handlowy nieźle, i stąd chińskie wzrosty, zwłaszcza w ostatnich dwóch tygodniach. No to tyle o Chinach, a o czym jeszcze? No, jeszcze oczywiście o drugim rynku wschodzącym, czyli o Rosji. W ostatnim tygodniu bardzo dynamiczna przecena. Rubla. To co widzą Państwo na górze, to kurs dolar do rubla. No i niestety dolar coraz, coraz, coraz to droższy w rublach. Czyli innymi słowy, rubel coraz słabszy. Razem z osłabieniem się, z hiperbolicznym osłabieniem się rubla, niestety prawie hiperbolicznie zaczyna spadać rosyjska giełda. I w jednym i w drugim przypadku na razie. Nie widać nic, co mogłoby ten trend zatrzymać. Co najwyżej nagły ruch, który teraz trwa, może w którymś momencie się nagle skończyć, ale żadnych konkretnych przesłanek za umocnieniem się rubla, ani za ustabilizowaniem rosyjskiej giełdy na razie po prostu nie ma. Zatem, innymi słowy, no jeżeli chodzi o rosyjskie inwestycje, zdecydowanie one wyglądają w tej chwili smutnie jak zareagowały na te informacje rynki e, i giełdy. No jeżeli chodzi o warszawską giełdę, to spadła ona o ponad 3% i sześciomiesięczny trend już się zmienił na delikatnie spadkowy. Amerykańska giełda też spadła i to nawet więcej, ale w skali 6 miesięcy to nadal dynamiczne zwyżki. Nie zapominajmy, że tu ostatnio było naprawdę rekordowo. Eurozłoty to co nas interesuje najbardziej z walut, trochę w górę, ale bez znaczenia 4.18, a najciekawsze aktywo ubiegłego tygodnia wybrane specjalnie przeze mnie dla państwa to Grecja, która w tydzień spadła 20%. Tak, 20% to też nie pomyłka. W tydzień grecki rynek spada o 20%, bo zanosi się na to, że będzie tam solidna rewolucja parlamentarna. I w 12 miesięcy Grecja spada o 30%, co powoduje w skali ostatnich 6 miesięcy potężny, potężny, potężny spadek. Jeżeli ty chciałbyś się dowiedzieć, co się dzieje na giełdach, gospodarkach, lub w twoich inwestycjach, śmiało można te pytania zadać teraz w formularzu pod wideo, lub też w ciągu tygodnia na stronie dnarynków.com. Tam serdecznie zapraszam do zadawania pytań, na które odpowiedzi będą już za chwilę. Za chwilę w drugiej części programu, bo jeszcze przejrzyjmy się temu tygodniowi, co przed nami, co nas czeka dokładnie w tym tygodniu, w tygodniu, gdzie koniec już. Niedaleko. Tylko pytanie, czego koniec? Przede wszystkim zacznijmy od poniedziałku. W poniedziałek produkcja przemysłowa w Stanach Zjednoczonych, która ostatnimi czasy zaskakuje tylko i wyłącznie pozytywnie. No i teraz też nie powinno być inaczej. Kiedy sprzedaż rośnie, to produkcja w Stanach też powinna dynamicznie rosnąć. Plus 4%? Co najmniej. Nie powinno z tym być żadnego problemu, bo ostatnio indeksy ISM, produkcja i wszystkie konsumenckie indeksy zaskakiwały in plus. A więc tu należy spodziewać się dużych, dobrych informacji. Co jeszcze dziś, co jeszcze w poniedziałek, a no konkretnie polska inflacja. Choć raczej należałoby powiedzieć deflacja, bo ceny nie rosną, a spadają o 40% i dokładnie w tym e, na tym wykresie widać polską inflację, która solidnie ostatnio spada. Już 5 miesięcy. Jesteśmy pod tą czerwoną linią, co oznacza nic innego jak deflację. Teraz też będzie deflacja, choć jakby trochę niższa. Nie minus 6, ale minus 40%. Na razie polska gospodarka z tego korzysta. I dlaczego? Bo spadają paliwa, spadają ceny paliw, i w związku z tym my też na tym korzystamy. Na razie deflacja polskiej gospodarce po prostu pomaga. Tyle z deflacją, tyle w poniedziałek. A w kolejnym dniu tego tygodnia, we wtorek, przede wszystkim indeksy PMI, czyli zapowiedzi dla poszczególnych gospodarek. I ci z Państwa, którzy oglądają DNA rynków regularnie, wiedzą, że jeżeli gdziekolwiek jest więcej niż 50 punktów, to innymi słowy jest dobrze i można oczekiwać, że będzie po prostu lepiej. Na razie dla Chin specjalnie zagrożeń nie ma, strefa euro, to ja też bym powiedział, nas nie interesuje to, co jest największym zagrożeniem, to niemiecka gospodarka. Ostatnio było tam poniżej 50 punktów, a więc jeżeli na co. Zwracać uwagę we wtorek, to właśnie na indeks PMI dla niemieckiego przemysłu, który im wyżej, tym lepiej, i oby był wyżej niż 50 punktów. Z polskiej gospodarki we wtorek zatrudnienie i wynagrodzenie, czyli ile nas więcej pracuje. I ile więcej zarabiamy? A ta, ta dynamika wzrostu wynagrodzeń o 3,6% pokazuje, że zarabiamy z miesiąca na miesiąc coraz więcej. Uwzględniając deflację, nawet 4% więcej w skali rok do roku. I tu dokładnie na tym wykresie widzą Państwo średnie wynagrodzenie w Polsce w ostatnich 4 latach. I widać bardzo wyraźnie, że kiedy przychodzi grudzień, kiedy przychodzą premie, to jesteśmy zdecydowanie powyżej 4000, ale listopad też wygląda nieźle, bo w listopadzie. Też są wzrosty, a zatem już teraz powinniśmy śmiało przebić barierę 4000 złotych, a więc, no, w końcu będzie można powiedzieć, że mamy prawdziwe dolary w oczach. Tyle we wtorek, a w środę, w środę również sporo ważnych informacji, bo przede wszystkim decyzja Amerykańskiego Banku Centralnego o stopach procentowych, które to absolutnie stopy się nie zmienią i zostaną w obecnym przedziale 25%, ale to, co jest dużo ważniejsze, to konferencja. Dokładnie w środę Janet Yellen będzie mówiła o tym, co się będzie działo w kolejnych kwartałach z amerykańskimi stopami. No i pytanie, kiedy te stopy zaczną rosnąć? Czy to już będzie koniec drugiego kwartału, a być może nawet wcześniej? No i to jest największe pytanie. Na to koniecznie trzeba zwrócić uwagę. Ci, którzy inwestują w Polsce, w środę też muszą zwrócić uwagę na polską produkcję przemysłową, która ostatnimi czasy, dokładnie na tym wykresie to widać, trochę nie domaga. Każdy kolejny miesiąc to słupek, który pokazuje wzrost lub spadek procentowy sprzedaży. No i teraz ma być naprawdę minimalnie. Jednoprocentowy wzrost to praktycznie stagnacja. A więc polska produkcja, jeżeli będzie tylko wzrostowa, no to będzie można powiedzieć, że jest nieźle. Jednak no, nie zdziwiłbym się, gdyby się okazało, że jest trochę poniżej zera, albo dokładnie na poziomie zera. Czyli środa bardzo ważna globalnie. I lokalnie z naszą produkcją przemysłową. W czwartek również sporo informacji, ale tylko z europejskiej gospodarki, konkretnie z niemieckiej gospodarki, gdzie będzie indeks IFO, a więc zapowiedź tego, co się dzieje w niemieckiej gospodarce. Tutaj ostatnio mieliśmy bardzo dynamiczne spadki, które miały miejsce sześć razy z rzędu i jeden delikatny wzrost. Co to oznacza, że jeżeli dalej będziemy mieli spadkową serię, no to. Perspektywy europejskiej gospodarki będą zdecydowanie słabe, ale też Europejski Bank Centralny zacznie szybciej drukować, a więc czwartek indeks Ifo dla wszystkich, którzy chcą wiedzieć co się będzie działo na rynkach w 2000 15 roku. No i kończymy to już koniec tego tygodnia, bo kończymy posiedzeniem Banku Japonii. A więc wszyscy ci, którzy inwestują w Japonii, powinni się zainteresować dokładnie piątkiem i właśnie też w piątek, trzeci piątek dokładnie grudnia, co oznacza wygasanie kontraktów terminowych. A więc mówiąc najprościej, Wszyscy ci, którzy inwestują w kontrakty terminowe, muszą tego dnia mieć się na baczności. Cała reszta nie powinna zwracać uwagi na to, że tego dnia będzie dużo więcej zmienności, dużo więcej obrotu, który zupełnie nic dla rynku w długim terminie nie oznacza. A więc piątek raczej na prezenty, a nie na inwestycje. Co trzeba absolutnie wiedzieć w tym tygodniu, aby wiedzieć, co się będzie działo na rynkach i na giełdach, i w gospodarkach w kolejnych tygodniach, przede wszystkim. Indeks IFO, czyli co się dzieje w niemieckiej gospodarce. Potem konferencja amerykańskiego banku centralnego i zapowiedzi tego, kiedy stopy procentowe w Stanach będą większe. A na koniec polska produkcja. Czy rzeczywiście mamy tą produkcję jeszcze rosnącą? Te trzy informacje. Na pewno pojawił się w kolejnym odcinku DNA rynków, czyli dokładnie za tydzień 22 grudnia, tuż przed świętami, warto oglądać, bo poza danymi gospodarczymi będą też niespodzianki, właśnie te świąteczne niespodzianki w DNA rynków i na ten odcinek na 22 grudnia już teraz serdecznie państwa zapraszam, a za chwilę druga część programu, gdzie będą pytania od widzów. Zaczynamy drugą część programu DNA Rynków, gdzie są pytania od widzów. Pytania od widzów, które w tej chwili można zadawać w formularzu pod wideo, jeżeli oglądasz ten odcinek na żywo. A jeżeli oglądasz odcinek w ciągu tygodnia, to możesz śmiało zadać pytania na stronie dnarynków.com na pytania tam zadane, Odpowiadamy w kolejnym odcinku na te, które najwięcej osób nurtują, te, które są najciekawsze i dotykają największej części gospodarek. Te pytania już za chwilę. Te, które zadaliście dokładnie w ciągu ostatniego tygodnia, te, które zadajecie na żywo też za chwilę, bo w tej chwili jeszcze dwa słowa o cyklu. Spokojnie, to tylko ekonomia, a więc wyjaśnienie najprostszych ekonomicznych pojęć w prosty sposób. To, co, o co pytaliście ostatnio, to przede wszystkim, jak zrozumieć kursy i pary walutowe. Czyli o co chodzi z tymi kursami euro złoty, dolar złoty i co się kiedy umacnia, co kiedy osłabia. Przede wszystkim, jeżeli mamy kurs euro złotego zapisany dokładnie w ten sposób, który powiedzmy wynosi 4,20, to nie oznacza to nic innego jak to, że za jedno euro dostaniemy dokładnie 4,20 groszy. Można to odwrócić. I jeżeli sobie po prostu podzielimy jedno euro na 4,20, to dowiadujemy się, że Jedna złotówka jest warta dokładnie 24 eurocenty, a więc jedno i drugie opisuje to, ile jest warta jedna jednostka, czyli w tym przypadku 1 złoty. Co w związku z tym może się dziać? No możemy mieć do czynienia z umocnieniem euro w tym konkretnym przypadku, co będzie oznaczało osłabienie się polskiego złotego, a więc w takim przypadku będziemy dokładnie obserwowali, że kurs euro złotego rośnie, czyli jest Wyżej. To jest pierwszy przypadek. Drugi przypadek możemy mieć do czynienia z umocnieniem się złotego, czyli osłabieniem się euro, no bo jedno jest kosztem czegoś drugiego. No i w tym przypadku dokładnie ten kurs euro złotego będzie spadał, no bo złotówka będzie coraz silniejsza, więc za tę samą ilość euro będziemy dostawali coraz mniej złotówek, ale jednocześnie za jedną złotówkę dostaniemy więcej euro. A więc kursy walutowe i pary walutowe w najprostszy sposób to tłumaczenie tego, ile jest za jedną jednostkę tej drugiej jednostki waluty. Drugim pytaniem, które zadawaliście do cyklu Spokojnie to tylko ekonomia, to kontrakty terminowe. Bardzo ważny temat, bo jeżeli chodzi o wielkość tego rynku, to jest on dwukrotnie, a nawet pięciokrotnie większy od całego PKB światowego, a więc o co chodzi z kontraktami terminowymi? Najprościej mówiąc, kontrakt terminowy to nic innego jak umowa pomiędzy dwoma stronami, która przede wszystkim odpowiada na takie pytanie, jak kto zawiera dany kontrakt, a więc innymi słowy jest kupujący i sprzedający. I te dwie strony są identyfikowane, czego dotyczy kontrakt. To może być zarówno indeks WIG20, to może być temperatura na zewnątrz, wielkość opadów albo na przykład wysokość stopy procentowej. No i na koniec, jak każda umowa, która działa w określonym czasie, każdy kontrakt jest zawarty na jakiś konkretny czas. Te czasy na rynku kontraktów terminowych dzielą się na takie cztery okresy. Są tak zwane serie kontraktów terminowych i takie serie, w obrocie, czyli takie do, do handlowania, są dokładnie cztery. Dokładnie na tym wykresie widzicie wtedy, kiedy jest pierwszy rok notowania i drugi rok notowania. I widać wyraźnie, że marzec. Czerwień, marzec, czerwiec, wrzesień i grudzień to takie miesiące, kiedy wygasają te kontrakty i one w pewnym momencie się kończą i zaczynają się kolejne. Tu się kończy kontrakt marcowy i zaczyna się umowa na kolejny rok. A jeżeli spojrzymy z kolei na czerwiec, no to czerwiec skończy się oczywiście w czerwcu. I zacznie się kontrakt na kolejny czerwiec. I tak w kółko. Za każdym razem, w każdym okresie, jak widzicie, mamy do dyspozycji takie cztery kontrakty, a więc najbliższe cztery kwartały i końcówki tych kwartałów marzec, czerwiec, wrzesień i grudzień. I to niezwykle istotne, bo jeżeli chodzi o te kontrakty terminowe, to właśnie w te cztery dni w roku te kontrakty wygasają, no i wtedy zmienności na rynkach jest więcej, obrotów jest więcej i ogólnie dzieje się mniej więcej coś takiego, i uwaga, to nie ma żadnego znaczenia dla inwestorów, którzy kupują i sprzedają w tym dłuższym terminie, a więc serię kontraktów terminowych wyjaśnione w prosty, jasny i logiczny sposób. Jeżeli chodzi o cykl spokojnie, to tylko ekonomia, to w tym odcinku to już wszystko. Te dwa pojęcia wytłumaczone, a teraz przejdźmy do pytań, które zadawaliście bezpośrednio na DNARynków.com w ciągu ostatniego tygodnia, co nurtowało was najbardziej. Prośba od reżyserki o podrzucanie pytań i o co pytaliście. Czy warto według Pana inwestować w kryptowaluty? Rok temu kurs bitcoina szybował, teraz jest Prescoin, Litecoin. No i czy ma to przyszłość, czy to tylko przemijająca moda? Jak wiele innych rzeczy. Czy warto inwestować w kryptowaluty? Najprościej mówiąc, <laughs> jak traktować te kryptowaluty? Czy mamy do czynienia z modą, tak jak tu, czy mamy do czynienia z inwestycją, tak jak w tym przypadku? No i ja jednoznacznie, całkowicie i o, w sposób całkowicie przydatny, przekonany mogę powiedzieć, że kryptowaluty to tylko i wyłącznie Moda na inwestycje to w żadnym przypadku, moim zdaniem, prawdziwa inwestycja. Rok temu, dokładnie rok temu, był odcinek DNA Rynków, gdzie mówiliśmy: To jest bańka, nie kupuj tego. I to dokładnie dotyczyło bitcoina, który szybował i kosztował 1000-1100 dolarów. I od tego czasu bitcoin tak popularny stracił 70%. Już nie kosztuje 1000 czy 1100, ale kosztuje zaledwie 300. Solidna przecena. Jakbyście chcieli zobaczyć te prognozy dla bitcoina, Dokładnie są one pod tym adresem, czyli dokładnie wtedy, kiedy był nakręcony odcinek DNA rynków, dokładnie rok temu. Czyli jeżeli chodzi o kryptowaluty, no to specjalnie e, celów inwestycyjnych tam nie ma, tylko i wyłącznie jest moda. Ej, tą modą absolutnie nie, nie należy się kierować, bo to w żadnym wypadku nie będzie dobra inwestycja, tylko kierunek może być niestety często w dół. Tyle w temacie kryptowalut. Zobaczmy, co jeszcze Was interesowało. Co warto dzisiaj kupić? E, dolara, a może lepiej kupić euro? No to też częste pytanie przed końcem roku, no bo gdzie powinny być nasze inwestycje zagraniczne? Kupić dolara czy kupić euro? A więc czy bardziej nas powinny interesować dolary czy europejska waluta? W tym przypadku na 2015 rok, jeżeli chodzi o to, jak się może zmieniać kurs walutowy jednego i drugiego, to bym powiedział, że jeżeli teraz mamy obstawić, co konkretnie kupować, to wydaje się, że dolar będzie bardziej perspektywiczna. To dlatego, że tych dolarów drukowanych już będzie mniej, tam stopy procentowe z pewnością szybciej pójdą w górę, co wszystko wzmacnia właśnie dolara. A jeżeli chodzi o euro, no to euro będzie drukowane, bo ma być drukowanie przez Europejski Bank Centralny. Do tego wszystkiego stopy procentowe nadal będą nisko. No i nie zapominajmy o tym, że europejska gospodarka ciągle ma problemy. A więc tych dwóch par, dolar czy euro, ja bym na 2015 rok wy dolara. Przynajmniej na ten moment wydaje się on dużo bardziej perspektywiczny niż europejska waluta. Zobaczmy co jeszcze Was interesowało i jakie pytania były na rynków.com. Było pytanie w co inwestować po dodruku pieniądza. No bo skoro mówimy, że w europejskim, e, europejskiej gospodarce, Europejski Bank Centralny będzie drukował i euro będzie słabsze, to w związku z tym w co inwestować po dodruku pieniądza? W e, tak najprostszym przypadku można powiedzieć, że trzeba to podzielić na dwie fazy. Ta druga faza, ta dużo prostsza, wtedy kiedy już gospodarka zacznie e, zarabiać, kiedy gospodarka zacznie się ruszać solidnie, to wtedy surowce powinny być najlepszą inwestycją, bo wtedy te surowce powinny zacząć zarabiać, gospodarka będzie ich potrzebować, będzie wzrost gospodarczy, a więc w tej drugiej fazie inwestujemy w surowce, ale spokojnie, to jest jeszcze nie ten moment, jeszcze nie ma inflacji, jeszcze nie ma wzrostów, więc na razie w tym pierwszym momencie, no to co można by się, o co można by się pokusić, to zdecydowanie akcje, czyli inwestycje te ryzykowne lub jeżeli chcemy faktycznie E, aby nasze pieniądze przynajmniej częściowo były bezpieczne, to zdecydowanie w części gotówkowej gotówka, e, dlatego że część obligacyjna przed drukiem bardzo silnie drożeje i to już mamy za sobą, a więc akcje i gotówka, jeżeli chcemy faktycznie, żeby te nasze pieniądze były w miarę bezpieczne. Bezpieczne w gotówce, zyskowne w akcjach i ewentualnie miks jednego i drugiego. No i gdzie inwestować? No tam, gdzie mogą zacząć drukować, a więc wtedy nawet te europejskie akcje mogą nie być takim głupim pomysłem na 2015 rok. A więc akcje, gotówka, a potem przesiadamy się na surowce, ale dopiero, proszę pamiętać, w tej drugiej fazie, która to jeszcze przed nami, to pewnie raczej 2017, 2016 rok, a nie już najbliższy 2015. Zobaczmy, co jeszcze Was interesowało i o co jeszcze pytaliście. Co pan sądzi na temat dalszego zachowania się miedzi, srebra i akcji KGHM? To bardzo duży gracz na giełdzie, mający też bardzo duże przełożenie na wyniki wig -u. Absolutnie tak. Miedź, srebro i KGHM, można powiedzieć, stoją w jednym domu na razie. E, z tego prostego powodu, że chińska gospodarka trochę spowalnia, to niestety i dla miedzi, i dla srebra złe informacje. Do tego wszystkiego dodajmy ogólną niechęć na surowcach, które też przez to spadają. I ropa, i srebro, i złoto trzyma się słabo. Zatem, niestety, KGHM no trudno, aby był w oderwaniu od tego wszystkiego. I w najlepszym przypadku, e, no, na razie perspektywa takiego KGHM jest co najwyżej w bok. A to dlatego, że faktycznie może być on postrzegany jako głównie spółka związana z dywidendami. A dywidendy są strasznie w modzie. Inwestorzy lubią takie pieniądze, inwestorzy chętnie w to inwestują. Zatem, na razie KGHM i w związku z tym, na razie też polska giełda raczej w takim trendzie bocznym. No, specjalnie bez tych wzrostów na największych spółkach trudno liczyć na wzrosty warszawskiego parkietu, a na razie jeszcze na te wzrosty przychodzi nam poczekać. Może już w pierwszym kwartale, ale na razie trudno doszukać się twardych zapowiedzi tego, że faktycznie miałoby być lepiej. Mieć srebro, niestety, na razie ciągle pod presją. Zobaczmy o co jeszcze pytaliście na dnarynków.com, i to już chyba jest ostatnie pytanie z tych zadawanych w ciągu tygodnia. I przechodzimy do pytań na żywo. Panie Pawle, co Pan myśli o zachowaniu długu korporacyjnego? W ostatnim czasie kupiłem fundusz ING Globalny długu korporacyjnego i zaczyna mnie martwić, czy to już koniec dobrej pasy tego konkretnego aktywa. A więc, innymi słowy, co dalej z długiem korporacyjnym? Niestety, z długiem korporacyjnym trzeba pamiętać, że dzieli się on na dwie części. Po pierwsze, to oficjalne oprocentowanie, które jest w tej chwili w Stanach Zjednoczonych trochę e, pod presją, czyli jest nisko, oraz tak zwana premia, pyry. Premia, premia związana z tym, że e, dana spółka emituje obligacje. I w tej chwili to, co widzimy dokładnie na tym rynku, to niestety stopy procentowe w Stanach rosną. Czyli ta cząstka, ta stała cząstka, niestety robi się większa. Jeżeli do tego dołożymy. Dokładnie tą część związaną z premią, czyli dokładnie z tym, która nawet jeżeli będzie stała, to nic się wielkiego nie będzie działo, to niestety łącznie oprocentowanie jest po prostu większe. To niestety oznacza, że ceny obligacji. Idą w dół, a więc Hoss'a na obligacjach korporacyjnych już zdecydowanie za wysoko, już zdecydowanie drogo. A więc dług korporacyjny i ten światowy, i częściowo nawet ten polski, wydaje się, że jest już mocno, mocno w cenach. A więc ja bym się z tym długiem korporacyjnym już raczej do inwestowania w niego nie spieszył, raczej realizował zyski, jeżeli to możliwe, i szukał ciekawszych miejsc do, in miejsc do inwestowania niż właśnie dług korporacyjny. No i to już wszystkie pytania, które były zadane na dnarynków.com. Teraz śmiało przejdźmy do tych pytań, które zadajecie na żywo. E, o co pytacie? <laughs> Panie Pawle, ogólnie wszystkie większe kraje dążą do luzowania polityki pieniężnej. Jak giełdy mogą zareagować na przyszłą decyzję Fed na zaostrzenie polityki monetarnej i czy USA musi wyłamywać się z obecnego trendu? No, y, musi się, można powiedzieć, nie musi się wyłamywać z obecnego trendu, ale to, co jest istotne, to w Ameryce, jeżeli chodzi o rynek pracy, to jest on zdecydowanie najlepszy. Wskaźniki związane z PKB amerykańskim są też fantastyczne. Indeksy ISM dla Stanów, czyli zapowiedzi wzrostu gospodarczego, wyglądają super. No i do tego wszystkiego, oczywiście, ceny domów w Stanach na razie nie rosną hiperbolicznie, czyli nie ma też problemu z nieruchomością. Zatem, w związku z tym, to wszystko biorąc do kupy, po prostu stopy procentowe w Stanach muszą zacząć rosnąć, aby nie nastąpiło przegrzanie tej gospodarki. Czyli Stany Zjednoczone tak uważam, że muszą się wyłamać, bo to jedyny i jednocześnie najlepszy moment na podnoszenie stóp procentowych. A jak na to wszystko zareagują rynki? Na razie. Nijak. Rynki już są przygotowane na to, że stopy procentowe w Stanach będą wyższe, a jak będą wyższe, no to już wszyscy biorą to pod uwagę. To nie będzie zaskoczenie. Najgorsze, co by mogło być, to raptowne, na przykład w środę, powiedzenie, że już za trzy miesiące stopy będą wyższe. Ale to się moim zdaniem absolutnie nie zrealizuje. Najszybsza możliwa podwyżka to czerwiec 2015 roku. Wszystko wyżej, spadki na giełdach, wszystko dalej, stabilizacja i bez żadnych fajerwerków. Tak moim zdaniem zareagują rynki na informacje o stopach w Stanach, o zmianie tych stóp. Zobaczmy, co jeszcze Was interesuje. Dokładnie w pytaniach na żywo do DNA. Witam panie Pawle, witam serdecznie. Jak ocenia pan perspektywy wzrostu spadku na parze euro-dolar i dolar-złoty? Co z eurodolarem? Czy już koniec spektakularnych wzrostów, e, spadków? Czy to tylko korekta, żeby odsiać niepewnych inwestorów z krótkimi e, pozycjami? E, ze spadkami na euro-dolarze specjalnie bym jeszcze końca nie widział, bo mamy w tej chwili bodajże 1.24 i jesteśmy po naprawdę solidnej przecenie, ale proszę pamiętać, że właśnie europejska waluta będzie dodrukowywana i powinna być słabsza. Amerykańska waluta, no już drukowana nie jest. Jednocześnie ma bardzo silną gospodarkę, zatem śmiało taki punkt twardego dna w tym przypadku można by określić gdzieś na poziomie 1,20. A to dlatego, że historycznie, rzecz biorąc europejski bank centralny, interweniował wtedy kiedy właśnie euro było tak nisko. Na razie chyba bardziej martwi się tym, że Europa znowu nie może złapać wzrostu gospodarczego, a Stany już go mają. Zatem euro-dolar stabilnie nadal, ale niestety w dół. A przegłokadając to nasze pary waluto walutowe, euro-złoty, na razie te okolice 4,20, jak najbardziej stabilne. Złotówka silniejsza, euro słabsze, nic się wielkiego tu dziać nie powinno, a o dolarze do złotego mówiliśmy już kilkukrotnie w DNA Rynku, zwłaszcza w ostatnich Odcinkach, no i tu niestety jak dolar mocniejszy, to i te, ten trend w górę 3,55 to gdzieś taki pułap, gdzie ewentualnie dolar może przestać się umacniać, i to jest jeszcze jakieś 10-15 groszy wyżej, więc na pierwszy kwartał gdzieś tutaj możemy się nawet znaleźć, więc złoty jeszcze będzie pod presją, zwłaszcza w stosunku do dolara. Zobaczmy, co jest dalej. Benusia pyta, jaka jest Pańska opinia na temat vix u indeksu strachu? Czy faktycznie jest korelacja z SP w dół i VIX w dół? E, o, chyba odwrotnie. WIX to indeks strachu, który faktycznie opisuje o tym, jak się inwestorzy mocno boją e, tego, co się może wydarzyć. To jest taki implikowany indeks zmienności cen opcji, ale mniejsza z tym, jak to się nazywa. Najistotniejsze jest to, że kiedy ten indeks VIX jest rekordowo nisko i jest bardzo nisko to znaczy, że trend wzrostowy jest. Jest cały czas utrzymywany, że wszyscy święcie wierzą, że po wielkich wzrostach te wzrosty będą dalej kontynuowane. Otóż tymczasem wcale tak się w indeksie SP500 stać nie musi. Wręcz przeciwnie, jeżeli jesteśmy już bardzo nisko ze zmiennością, to to bardzo często lubi przekładać się na właśnie spadki. Amerykańskiego rynku, dlatego że jeżeli indeks spada, to rośnie zmienność. Jak rośnie zmienność, to rośnie też właśnie indeks VIX. To jest taki kontrariański wskaźnik, czyli jeżeli jest on bardzo nisko, to oznacza, że trzeba być ostrożnym, jeżeli jest bardzo wysoko, to znaczy, że rynki są po dużej zmienności i wtedy na ogół warto kupować, bo znaczy, że jest bardzo dużo strachu. E, czyli korelacja tak istnieje. S&P, jeżeli zaczyna spadać, to VIX zaczyna rosnąć, ale nie w drugą stronę, bo proszę pamiętać, że ten właśnie indeks VIX jest pochodną tego co się dzieje na amerykańskim rynku. Jeżeli zacznie on spadać, to indeks VIX zacznie momentalnie rosnąć. I uważam, że od czasu do czasu należy na niego spojrzeć, bo jak zbyt długo jest zbyt nisko, to sugeruje, że wszyscy wierzą w hossę. A tam gdzie wszyscy widzą wzrosty, na ogół wzrostów już za dużo nie ma, jest dużo, dużo więcej problemów. Więc na to Uważajmy o indeksie WIX, na pewno też powiemy w kolejnym odcinku DNA Rynków. W cyklu spokojnie to tylko ekonomia, bo widzę, że on Państwa interesuje. A teraz zobaczmy, co jeszcze Państwa interesuje dokładnie w trakcie programu na żywo. O, teraz to takie solidne pytania. Witam serdecznie, co tak naprawdę pokazuje wykres T-Note Futures? Czy są to obligacje dziesięcioletnie? Czy jest faktycznie korelacja T-Note w dół? To dolar w górę, SP w górę, a złoto w dół. O, rany, tego w pamięci to nie policzę. Co pan przewiduje na środę? FOMC będzie gołębi i tym samym ruszy na giełdy na północ i osłabi dolara względem euro. Łoch, co do tej korelacji, to śmiało proszę sobie przesłać to pytanie na dnrynków.com. Tam postaram się rozłożyć na czynniki pierwsze, bo w pamięci tego nie zrobię. A jeżeli chodzi o decyzję FOMC dokładnie w środę, to najprościej mówiąc myślę, że nie zaskoczy Janet Yellen, czyli szefowa amerykańskiego banku centralnego, niczym konkretnym powie, że Fed będzie cierpliwy, że będzie czekał na dalsze sygnały z gospodarki, ale już myśli o podwyżkach procentowych bo sytuacja gospodarcza jest cudowna. Najbliższa podwyżka czerwiec 2015, czyli jeszcze chwilę. A o te korelacje z obligacjami i ze S&P i ze złotem. Prośba o przesłanie tego na dnarynków.com. Tam będziemy to rozkładali na czynniki pierwsze. A teraz zobaczmy, co jeszcze państwa interesuje, co jeszcze jest takiego ciekawego. I też Chris widzę solidne pytanie. No to spróbujmy się z nim zmierzyć. Czy rok 2015 będzie rokiem akcji na giełdzie? Patrząc na to, co się dzieje za granicą, można mieć do tego wątpliwość. Eee, powrót problemów z Grecją, Hiszpanią i Włochami, gdzie obniżono ratingi, niedługo będą, będą to kraje z papierami śmieciowymi. Nie co do wprowadzenia przez Europejski Bank Centralny. QE w Japonii zostało wprowadzone, lecz nie przynosi takich rezultatów. W Polsce deflacja i problem Rosji, czyli słabnąca ropa i rubel w Stanach Giełda, która jest na historycznych szczytach. No i jeszcze Saxo Bank. Panie Paweł, gdzie inwestować? w 2015 roku. Jeżeli mamy Dobre dane gospodarcze, proszę Państwa, to nie ma co specjalnie się martwić tym, że gdzieś już są szczyty. To, że dziś jest wysoko, nie znaczy, że nie może być wyżej. To, że jest nisko, nie znaczy, że nie może być niżej. To analogie do amerykańskiego rynku i rosyjskiego rynku. A więc gdzie inwestować? No na razie, jeżeli chodzi o te inwestycje, to przede wszystkim pamiętać dewizend na rynków, czyli jeżeli chcemy inwestować, to małymi paczkami, a nie jedną wielką inwestycją. Łyżeczką o w ten sposób, a nie Chochlą w ten sposób, bo tym, w ten sposób możemy sobie zrobić e, krzywdę. Więc gdzie inwestować? Na razie śmiało na tym rynku akcyjnym powoli podkupywać e, właśnie te swoje inwestycje. Inwestować nawet częściowo ryzykownie, bo dane gospodarcze po prostu są dobre. A jeżeli będą e, jeszcze lepsze z Europy, bo będzie drukowanie pieniądza, to Europa też zacznie e, dynamicznie rosnąć. No i do tego wszystkiego jeszcze jest Japonia, która przynajmniej w tym pierwszym kwartale 2015 roku powinna się dobrze Zachowywać. Czego unikać? Unikać na razie surowców, bo nie wiadomo gdzie ta przecena się skończy, więc na razie patrzymy na trend i reagujemy. A oczywiście o tych reakcjach będzie w DNA rynku, więc 2015 rok rokiem akcji na polskiej giełdzie być może, ale raczej nie w pierwszym kwartale. Jeszcze nie w pierwszym kwartale. Jak zacznie się drukowanie w Europie, wtedy powrócimy też na polski parkiet. A na razie polski parkiet raczej spółki dywidendowe niż szeroki rynek, bo ten niestety w stagnacji. No to rozłożyliśmy to pytanie przynajmniej częściowo na czynniki pierwsze. Zobaczmy, co jeszcze Was interesowało, o co jeszcze pytaliście i Bartek jeszcze pyta. Panie Pawle, posiadam część kapitału w funduszach akcyjnych na różnych rynkach z horyzontem inwestycyjnym średnio i długoterminowym. Czy biorąc pod uwagę obecną sytuację rynkową, powinienem dokonać pilnej konwersji na fundusze bezpieczne czy raczej pozostać, a może pozostać tylko na niektórych rynkach? Jeżeli horyzont jest średnio i długoterminowy, przy czym ja średnio i długoterminowy rozumiem 3 do przynajmniej 5 lat, to jeżeli myślimy o takim horyzoncie, to jeżeli te inwestycje przynoszą na razie zyski, to może można je śmiało pozostawić. Jeżeli chcemy już konkretnie wybrać sobie jakieś rynki, to pamiętajmy, aby nie był to konkretny rynek jeden, tylko żeby były to przynajmniej trzy. Niech to będą Stany Zjednoczone, niech to dla przykładu będzie coś z Azji, tutaj niech będzie albo Chiny i, i część Japonii, no i na końcu jakaś Europa, czyli też cząstka tych inwestycji ryzykownych. Jeżeli nasz portfel jest zbudowany w taki sposób, czyli wszystkiego po trochu, długi horyzont, to nic innego jak bardzo dobry wybór i tego absolutnie można się trzymać, czyli pamiętajmy, nie wszystkie jajka do jednego koszyka i łyżeczko a nie chochlą. A średni i długi termin 3-5 lat to na razie bardzo dobra decyzja, więc pilnej konwersji na gotówkę bym nie robił, ale jeżeli chcemy czuć się trochę bezpieczniej, no to te powiedzmy 20%. 25% można przełożyć na część bezpieczną, no i wtedy my się będziemy czuli lepiej, a portfel nadal będzie pracował, więc to też będzie dobre rozwiązanie, jeżeli dzięki temu my się poczujemy lepiej, co myślę w tym przypadku może mieć miejsce. Chociaż 3-5 lat to naprawdę długo i potem ciężko będzie z tymi pieniędzmi wrócić na rynek, no bo kiedy wrócić? Po wzrostach, po spadkach to będzie największy dylemat. No i ten dylemat portfela udało nam się chyba rozwiązać, przynajmniej yy, części. Na niego odpowiedzieć. Jak widzę, to już wszystkie pytania w tym odcinku DNA Rynków na żywo. Serdecznie Państwu dziękuję za uwagę, za aktywny udział właśnie w części pytań od widzów. No i zapraszam na kolejny odcinek, gdzie będzie o giełdach, o gospodarkach, o Twoich pieniądzach i inwestycjach i o tym wszystkim już za tydzień. Do zobaczenia.